Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Zabrzu miało się odbyć głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż akcji Górnika Zabrza. Na wniosek radnych głosowanie zostało jednak ściągnięte z obrad. Radni przedstawili wątpliwości w kwestii braku przekazu informacji o przebiegu procesu sprzedaży. Uchwała ma być procedowana na kolejnej, najbliższej sesji. Podczas poniedziałkowej sesji radni mieli pochylić się nad uchwałą wyrażającą zgodę Rady na sprzedaż Górnika Zabrze. Po dłuższej dyskusji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zdecydowała się wycofać projekt z porządku obrad. Pani prezydent przedstawiła projekt uchwały bardzo niekompletny, bardzo, wydaje mi się, robiony na kolanie i chyba pod publiczkę stricte. Nie było tam określonego nabywcy, nie było tak naprawdę ceny. O to, aby uchwałę zdjąć z porządku obrad, apelowali radni Koalicji Obywatelskiej. Skoro i na komisji przedsesyjnej, na sesji także chcieli jeszcze uzupełnić swoje wiadomości, to jak najbardziej pani prezydent zdecydowała zdjąć tą uchwałę, doprecyzować i dalej, ja myślę, w takim kształcie jak jest, ona będzie dalej. Jedynie zmienią się pewne załączniki. Obecnie kupnem Górnika Zabrze są zainteresowane 3 podmioty. Nad sprzedażą klubu piłkarskiego pracuje 7-osobowy zespół do spraw prywatyzacji powołany przez miasto. Pani prezydent wyraziła zgodę na to, żeby nad tym jeszcze popracować, ponieważ to nie wstrzymuje naszych prac. Równolegle będziemy pracowali, prowadzili negocjacje z zainteresowanymi podmiotami. Na tym etapie mamy już wycenę akcji. Firmy, które zgłosiły się do procesu, miały czas na to, żeby zapoznać się ze wszystkimi dokumentami księgowymi Górnika Zabrze. Takie procedury zostały przez nich przeprowadzone, w związku z czym możemy przejść do etapu negocjacji. Akcje Górnika Zabrze zostały wycenione na 8 milionów złotych.